No siema, jestem zażenowany brakiem ekwipunku. Jestem Artiom, oczywiście, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Artiom, no name, nazwisko, w sumie no nazwisko z Rosji. Rozjebaliśmy się drezyną, generalnie. Nie mam broni, nie mam ekwipunku. Każą mi tutaj jakaś dzikuska Olga mnie tutaj zostawiła. Jeleń mi mordę przelizał. Co tu się w ogóle dzieje? Nie wiem. O! Kusza. Czyli będziemy mieli kuszę. Tylko szkoda, że nie mamy innych... W ogóle mamy jakąś amunicję do tego? Jeden bełt. Grubo. Możemy podbić cały świat. No, a tak zasadniczo to siema, jestem Bas. Steruję tutaj tym Artiomem Marudą. O, ciekawe. Ciekawe, gdzie to zbieram, jak nie mam plecaka. Też to jest ciekawe. Ja sobie wejdę za chwilę. A latarkę w ogóle mam? No to tyle dobrze. A ładowarkę do latarki? Też mam. Ciekawe. A zapalniczkę, żeby spalić te pieprzone te? Świetnie. Ale fajny statek! Zajebisty. Podoba mi się. Chciałbym taki. Dobra, spalmy te wszystkie pająki. Spadaj, pająku. Śmiesznie by było, jakby ona nas... Gdzie to jest? Coś było. A tu. Jakby one nas... dziabały. Dobra, nic tu nie ma. Idziemy sobie do domku. O, myślałem, że wisielec. Ach. Nie wiem, co tu pisze. Nieważne. Może... Witamy, ugościmy każdy... O, kolejny. Tym razem przybity do... O, kolejny stateczek. Gdzie to jest? A, tu Jezus, to wygląda jak w ogóle jak dynamit z jakimś taką strzałką. Ta ikonka tych strzał. Czyli będziemy musieli zapierdalać samym tym. Nie fajnie, nie... Jest... Wspominałem już ostatnio, ale kurde, no moim zdaniem to jest takie chujowe, żeby utrudniać grę w ten sposób, no... Zebrałeś już ten ekwipunek, to czemu oni ci go zabierają? Bo co, bo sobie tak wymyślili, bo by było za trudno, jakbyś miał tu karabin? No i chuj z tym, no, to mogli amunicji wtedy nie dać. Okej? Bandyto, jesteś na terenie Bractwa Wybrzeża, wynoś się albo zabijemy cię tak jak innych, śmierć intruzom. Ale ja nie jestem bandytą. Nie mogę stąd wejść? Czy wyjdę i mnie zajebią? No chwila. Spróbuję, może mnie nie zabiją. Nie zabili. Okej. Miło. Zabijałem bandytę? A, zabijałem bandytę. No to zaj... Dobra, wilk zaciukany. O, fajnie, że można to zabierać. Czyli to będzie czwarta broń, jednym słowem. Albo... Tak, zaciągnęli soki, ja już ruch nie czuję. Czyli tu są bandyci. Ja cię mogę uwolnić? Bratok, tam uzły konkretne, ja sam nie rozwierzę. Ale czy przez to nie będę postrzegany przez nich jako bandyta też? No niech będzie, rozwiążę go. Po grob żyzny pomnieć budu. Jak woli nie widać. Mienia ci kozły lesny. Волкам оставили, сука. No trochę to nie fajnie bym powiedział akurat. Что-то я не припомню, из какого ты барака, братуха. Фрикит у тебя крутой. Как не зустрен. Главное, в одиночку к ним не лезь.
Я лоханулся, видишь, что вышло? А, не суки прячутся так, я, мля, офигею. Проход разведал, обратно уже шел. Скрутили волки позорные. А, видишь. Мля. Руки-ноги затекли. Кобздец просто. Я ща оклемаюсь к пацанам двину. Надо всей бригадой идти, сука, тех лесных учить. Они нас отсюда точняк теперь ждать не будут. Ага. Все порвем к херам, как тряпки. Слушай, братуха, ты все-таки с какого барака? Я вроде все. Фаня, знаю. Że mówi to jeszcze raz. Ты что, ну, вообще? Dobra, no zostawię go, najwyżej pomogę im odeprzeć atak. O. Попал, как лошара. Пора на берег идти, братву ждать. Угу, окей. No dobra, zobaczmy, co jest tutaj. Tu nie ma nic. Tam za stronę nawet nie biegnę, bo tam wygląda, jakby było, wiecie, strefa. W ogóle wygląda generalnie, jakby to było zamknięte. Lokacja trochę. I my chyba będziemy w ogóle przy tych, faktycznie przy tych domach, przy wodzie. Dolżny wrodzie wydwiegacy byli. Okej. Dobra, nie zabiłem go, niech sobie ten... Chciałem go ogłuszyć, ale... Ale no... Wyszło jak wyszło. Dobra, no ja pewnie do nich dojdę, nie? Bo jestem parkurowiec. Pewnie będę miał wybór na zasadzie obronić ich czy tam bandytów, albo bandyci mnie zobaczą tam i może mnie nie będą chcieli zabić, czy jakoś tak. Króliki. O, co tu jest ciekawego? A ja mam ekwipunek? No nie mam ekwipunku, to chuj mi to zbierać. Wytłumaczy mi ktoś? Czy ja znajdę jakiś, kurde, skórzany plecak? Tutaj gdzieś po drodze. Mhm. Tutaj jakieś miejsce jest ciekawe, przystanek autobusowy. Aha, to tak jakbym tutaj prosto poszedł. Wyszłoby na jedno, okej. Okej, no to w sumie wiele wyjaśnia. Co to za posągi? Chłopczyk grający na trąbce, dziewczynka z gołębiem, chłopczyk grający na trąbce, dziewczynka z gołębiem. What the fuck? A tu same kruki. Jakiś ziomek... Nie, jakiś Lenin czy coś takiego. Tutaj nie ma wejścia. To jest baba z włócznią? Nie, co? To nie jest włócznia. To jest ten wiosło. Czyżbyśmy znowu mieli... O! Byśmy znowu mieli pływać tymi? Drogi dziadku Mrozie, mam na imię Lisa i mam 8 lat. Byłem w tym roku bardzo grzeczna, nie byłam tchórzem, zabiłam i oskurowałam 2 jelenie. I zraniłam jednego bandytę w nogę. Wcale nie kłamię, dlatego chciałem prosić cię o list od mamy i taty w te święta. Mam nadzieję, że to nie kłopot. Bardzo za nimi tęsknię i nie potrzebuję innych prezentów. O, smutno, słodko-gorzkie bardzo. Kurwa. Mać, miskli. Strasznie słodko-gorzkie to było. Takie. Z jednej strony słodkie. A z drugiej strony, no... Smutne. O, nabój do pistoletu. Wewołweł. Ciekawa lokacja, ale... Czemu nam nie zabrali broń? To jest najgorsze. To jest najgorsze właśnie w tym. O, gaz maski. Szkoła. Mhm. Dobra, no to spadamy stąd. Dobra. Chowaj to. Idziemy dalej. Stoją!
Это территория берегового братства. Зайдешь, и мы с тобой поиграем. И ты сдохнешь тысячи человек. Як с братства? Да. Так что давай ноги в руки и топай в другую сторону, понял? Наши уже одного чужака сегодня поймали. Хватит с нас. Як с братства? Jak to nie ja z bractwa? Ja uwolniłem nawet waszego pajaca jednego. Gdzie w ogóle jestem? Tu. A ja mam tam iść w ogóle, żeby było śmieszniej. To ja sobie pójdę dołem. I tak górą to chyba nie za... Nie, dałoby się przeskoczyć. Ale sobie tu przeszukam. Bo jestem ciekaw tutaj naszych... przedmiotów, co tutaj znajdę, aczkolwiek mimo wszystko i tak nie mam plecaka, żeby cokolwiek wytworzyć. To mnie akurat nie urządza za bardzo. O, zabawki. Nie mam w ogóle tych mutantów, żeby było śmieszniej. Aha, tu przebiec się nie da. No co ty robisz, chłopie? Jak przebiegam, wiecie, tak na pałę trochę. O! Oho. Więc teraz bym stąd nie wyszedł, to by było. To by dopiero było. No przejdź, co? Strasznie haczy się ta postać, nie wiem o co w ogóle kompletnie już. Tam jest jakieś przejście. Dobra, wejdźmy pierw do budynku, przejrzyjmy budynek. Włączmy światełko, bo tu jest pełno tych bandytów martwych. Wydaje mi się, że to jest na zasadzie, że jak oni przejdą w jedną stronę, to giną wszyscy i na odwrót. Więc ci mieli, albo mieli posterunek i w ich walce stracili ten posterunek. Okej, jedna skrzynka jest częściami, a druga już nie. Fajnie, fajnie. Co jest, kurwa? A, uciekł. Dobra, gaz maska. Świeże te trupy są strasznie. Co nas tu czeka? Kibelki tu są w ogóle. Jak tu są tylko surowce i nic więcej, trochę będzie mi smutno. Z takich kibelków nie będziemy korzystać zdecydowanie. Ja pierdolę, jaka... jaką pozycję ma, co on? Jako... O! Kurwa, nie trafiłem. Chcę mu headshota zajebać, czemu? Wiecie, a w ścianę jak się wbije, to nie za bardzo, tak? No i co, no kto wizor, ale już mam jeden. Tamten straciłem, no ale wydaje mi się, że nie straciłem. Jednym słowem, odgrzewane kotlety. Jakbym to tam nie zebrał, to mogłem tutaj zebrać. Tu jedno słowo mogę spierdzielać tych podziemi i spierdzielać całkiem stąd. Tu kompletnie nic ciekawego. Żeby było zabawniej. Nie fajnie, powiem wam. Ja tu chyba się zakradam do nich. Takie mam, odnoszę wrażenie. A, i tutaj to jest ta droga. No, ja się raczej do nich zakradam, tak mi się coś wydaje. Albo i... Słuchaj, ja u ciebie dawno spросить хотел. Albo ich omijam? Wasze pirackie sztuki, mertwiecy, te na stolbach, wy w serios wierzycie, że uczyciel... I słyszę, nie widzę. Uczyciel chciał, żeby wy защищались. No, nie pomagaj, że... Tu jest fajans.
Да еще наши чужака какого-то непонятного поймали. Забыли, значит, урок. Пора напомнить. Потому мы и в дозоре. Поймаем этих гадов, пару новых пугал сделаем. Ура. Долго хватит. Ну ладно, с бандитами ясно. Это с другие. Но новый чужак этот на бандитов не похож. Может, миссия? Вон, за забором. Что там? Зауважили. А, стандарт. Ten w ogóle był tu w krzakach. Dobra, przejdźmy. O kurwa, krzaka. Ребята, нашего убили, тревога! Dobra. Chciałem go zajść od tyłu, ale bałem się, że nie zdam rady. Dobra, to będę ich tak zdejmował, może będą tu podchodzić i tak w ten sposób to ogarniemy. Ciekawe, czy będę mógł wziąć od nich... O! Ciekawe, czy będę mógł wziąć od nich broń. Bo oni mnie jeszcze nie widzieli. Oni mnie jeszcze nie widzieli, więc mam tą przewagę. Ale ja ich też za wiele nie widziałem. Niestety trzeba było to ognisko kurwa tu zgasić. Dobra, na YOLO. Dobra, na YOLO, nikt mnie nie widział. Bo jest ciemno. Mnie nie widzą, to jest na plus. To, że sobie tam włączyli jakiś alarm, to tam srać z nimi. Dobra, już zapiszę może. Muszę iść tutaj w krzaka jakiegoś. Żeby jak wstanę, żeby mnie nie widzieli. Zapis. Trochę się boję tam wbić, bo mam tą kuszę tylko. Mnie mogą rozdłupić przez to, wiecie? Dlatego trochę się boję tam wchodzić. Że akurat wlezę. Aha. Oni wszyscy skusza, wszyscy mają kusze. Nie trafię. Boję się, że nie trafię, więc wolę. Bo nie widzę, przydałby się jakiś celownik. Bra. Ajajaj. No co jest? Niedobrze, kurde. Niedobrze to wygląda. Dobra. Ej, no ten powinien dostać w łeb. Oni oczywiście już wiedzą, gdzie jestem, tak? Dobra. Przejebana to jest broń. Przejebana jest ta broń. Dobra. Ten na górze padł. Dobra, idę tędy może. Zobaczę, co tu jest w ogóle. Oj, głupkowate to jest troszkę. O, dzień dobry. Może to zgaszę? A ja mam noktowizor, co ja robię? No i zajebiście teraz.
Dobra, kurwa. Weź go zajeb i tyle. No bez przesady. Czy on się będzie omijał? Ale oni potrafią nie dość omijać strzały z karabinu, to jeszcze z łuku, z kuszy widzę. Myk. I co jest? Ktoś dostał w głowę. Ktoś dostał w głowę. O. Dostał drugi raz w głowę. Ale gdzie są ci tutaj z tej strony, bo ja nie widzę. No dobra, daj tę apteczkę. Dobra, raz. Tu jeszcze ktoś jest? Kurde, myślałem, że to już koniec. Kurwa. No dawaj go. Nie zginął. No wystaw ten łepetynę. A, dobra. Daremne to jest, kurwa, strzelam idealnie mu w głowę. Nie, kurwa, nie słyszałem o czymś takim. Nie. Headshot? Nie, takich rzeczy nie ma. Czemu jestem ranny, jak mi nic nie... Jak mi nic nie trafiło. Dobra, cicho. Cicho. Myk. Ty, ale to są ci dzikusy. Jestem u tych dzikusów chyba. Finalnie, bo ja już się pogubiłem. Ja już się naprawdę pogubiłem, bo tamten pirat to mnie mówił. Oho. Kurwa, znowu dostał w łepetynę. No ja w masce gazowej jestem, żeby było jeszcze śmieszniej. Bra. Tu ktoś jeszcze coś gada. Ktoś jeszcze jest. Poddał się. A, dobra, poddał się. Tu. Dobra, panie. Dobra. Ściągaj Nocto. Naładujmy sobie. Jezus, pojebane strzelanie się na to, ani cicho nie za bardzo, bo tutaj na cicho to też jest sztuka, kurwa, cokolwiek zrobić. A, to są te... Nie, to nie są dzikusy, to są bandyci. Jest ubrany przecież jak tamci. What the fuck. Pojebana akcja, powiem wam. Pojebana. Gdzie oni w ogóle są? W przedszkolu? W dalszej części szkoły, czy co? Dawaj to. O, jaki ładny widok. Nie, to nie jest to miejsce z tą chatką, co żeśmy mijali na 100%. Nie ma opcji, żeby to było to miejsce. Tam to była mała chatka, a tu jest, kurwa, wielki kompleks wypoczynkowy. W pierwszej części. Ale dobra, już nie będziemy śpiewać. Już nie będziemy więcej śpiewać. Już ostatnio żeśmy śpiewali, wystarczy. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Nie ma nic. A nie. Można. O! Jeszcze bełt jakiś. Nie to.
Ale dobra, no wziąłem ten z tą. To ty chyba jeden pies ma, jest, jak... Co to za bełt? U gościu leży. Nie wiem, ciekawe, czy ktoś jeszcze tutaj jest w ogóle. Do ogłuszenia. Bo ja tu miałem dotrzeć po co? Zasadniczo, bo nie wiem. O, latrynki pięknie, ładnie. O, tu jest, siema. Pum. W ogóle śmieszne, że się poddają, jak są kilku na jednego. Aha, to jest po prostu przejście, żeby móc iść dalej, tak? Nie. Nie, no bo... A, my po plecach idziemy! Czyli będziemy mieć 4 bronie, ale pewnie tej też się nie będzie można pozbyć. Ciekawe, czy jakiś sensowny celownik będzie można z broni dać do tego? Na górę to nie za bardzo, nie? Albo i tak. Dobra, po kolei pierw na dół. Dobra, myk. Tu chyba też ktoś był, nie, to tylko króciec. Dobra, tu nic nie ma, tu można sobie otworzyć z buta. Ciekawe, co tu jest. O! Dawaj. Z celownikiem? No kto wizyjnym? To nie chce. Weź mi tylko ten celownik. Ale on ma coś jeszcze ulepszone. No dobra, niech będzie, ale z noktowizyjnymi się nie przyda do normalnych rzeczy. Więc to jest trochę, trochę lipa z tym. Moim zdaniem, bo ten noktowizyjny jest do dupy, no patrzcie. I mi nawet nic nie widać, jak się... Nie, zostawię. Trudno. Jakieś tam ulepszenie... Aha, że 3 bełty naraz ma. No trudno. Trudno, no ale noktowizyjny jest beznadziejny ten tutaj, ten celownik. Tylko nawet w ciemności on... oślepia. Bez sensu. I można było wziąć rzeczy? O, przybiłem go do ściany w ogóle. I można było wziąć sam ten magazynek ulepszony, to spoko, ale tak to bez sensu jest. Nie ma to większego celu i sensu. O, drabina tu była. Nie zauważyłem jej. Wcześniej. Idziemy na samą górę. Zobaczymy. A, tu jest... Ania? Aha, okej, okay, bo tutaj bym nie przeszedł po prostu. Oho! A! O kurde, już nie będzie powrotu tam chyba. Ale w końcu liniowa trochę lokacja. Fajnie się przez nią przynajmniej przechodzi. Cicho, cicho. Już mieliśmy z czymś takim do czynienia. Niedźwiadkiem. No trzeba spokojnie się zachowywać. Delikatnie, może światło, nie wiem. Weźmy sobie to, żeby nam nie przylazł ten. Taki zjebek wielki. Dawaj to do lasu. Do lasu raczej się nie będę zapuszczał. Może coś zobaczę ciekawego, ale raczej drogi się będę trzymał. Oho! O kurwa! O kurwa! Ała! O! Patrzcie, co tam jest! Hyt! A, tu się E robi drobinę. Patrzcie, co, ale tu że jeleń nas też z rogów przypierdzieli w ogóle. Co tu się odwala? Fajne miejsce w sumie na zakończenie odcinka. O.
Wow! To w ogóle jest baza, ale super. Da się przespać. Ognisko. Na górze może będzie stół. Albo coś, żeby móc iść dalej. Jelenie? Ej? Kobełcik? Nie, bo teraz pytanie, czy... śmigać tam? Czy jeszcze nie? Czy iść jeszcze dalej tam? Przejdę jeszcze się kawałek dalej tam, wrócę się tu. I zobaczę, jak to wygląda. Bo jest szansa, że tu... O, właśnie, że... Że tu się nie da przejść, bo nas zabiją. Albo i nie. Zniknęły. O, to są w ogóle jakieś takie miejsca do parkurowania. Najgorsze to, że nie mogę tych apteczek zasranych zrobić nawet. Ciekawe. A wrócę się do tego domku. Wrócę się do tego domku, tam zapiszę się. Czy przejedziemy się na tą drugą stronę, myślę. Bo wydaje mi się, że to jest po prostu alternatywne dojście. Tam jest pełno wilków, ja nie chcę od frontu tam wchodzić, bo to też... Też nie ma sensu. Sprawdźmy na mapę jeszcze. No, to będzie tam. I tutaj się po prostu dookoła od tyłu tam wbijemy. Dobra. Naładujmy sobie. Zapiszmy. Cyk. Niech się zapisze. No i kończymy ten odcinek. W sumie taki lazy dosyć odcinek. Taki w sumie, ja też trochę śpiący jestem, to też dlatego. No dobra, ale w tym akcencie sobie zakończymy naszą przygodę, może jakimś widoczkiem lepszym. Może takim na las? O, na taki ładny las. Dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. No i cóż więcej mogę rzec. Do usłyszenia w następnym Elements!